Chyba nie było czegoś takiego, nie mówię tylko o mojej komisji zakładowej, ale w ogóle, chyba, o ile w ogóle można było się zorientować, prawda, ze względu na, prawda, na brak tej łączności, ale jak miało się jakieś osobiste kontakty z innymi zakładami, to nie było takiej sytuacji, że kapitulujemy, tylko właśnie, że trzeba coś dalej robić. I byłam umówiona na zebranie takie konspiracyjne, bo po to robiliśmy tą inwentaryzację tych, którzy pozostali. I to zebranie miało... oczywiście było, zawiadamiania były osobiste, bo nie było przecież, zresztą nawet gdyby się dało zadzwonić, to oczywiście tego by się nie robiło. I miało być u pani Reginy Barczyk, lekarki. I tutaj właśnie jest niezgodność, czy ono miało być 17 czy 18. Prawda, ono się odbyło, już beze mnie. Ja na to zebranie szłam, przyjechałam do Zabrze, mieszkałam w Gliwicach. Przyjechałam do Zabrze, miałam iść na Łaciejów, prawda, to dzielnica Zabrza, już tak bliżej Gliwic, na ulicy Wolności. I zorientowałam się, że idzie za mną taki młody człowiek, prawda. No ulice były puste, więc nie było się trudno zorientować, że ktoś idzie, jeżeli ja zmieniam kierunek, prawda, po uliczkach takich krążę, prawda, i stale ktoś za mną idzie, to już widziałam, że na to zebranie nie mogę pójść. I akurat byłam, prawda, w koło budynku, znaczy doszłam do takiego budynku, gdzie mieszkała jedna pani, nawiasem mówiąc, związków branżowych. Nie, przepraszam, ona była naszym członkiem. Nie, ona była naszym członkiem, wiedziałam, gdzie mieszka. To był budynek 10-piętrowy, więc wiedziałam, na którym piętrze. Weszłam do budynku, weszłam do windy, nacisnęłam, tylko nie pamiętam, czy piętro niżej, czy piętro wyżej, w każdym razie na inne piętro, potem cichutko zeszłam, zadzwoniłam do niej, ona była akurat w przedpokoju i otworzyła mnie, no oczywiście ucieszyła się, że nie siedzę, nic nie powiedziałam jej, żeby jej nie wystraszyć. Żeby jej nie wystraszyć, że ktoś za mną szedł. Po pewnym czasie zadzwonił, no to myślałam, no to tak, to jednak odkrył, gdzie jestem. Okazało się, że przyszła jej przyjaciółka, ona właśnie ze związków branżowych, no ale znały się 100 lat. Ze związków branżowych lekarka i też się ucieszyła, że mnie widzi, że nie siedzę. No to powiedziałaś mi, ona potem, ta gospodyni tego mieszkania jednak powiedziała, że może jednak jest późno i tak dalej, byśmy rozmawiały, żebym została, ja u niej zostałam, bardzo chętnie zostałam, bo nie widziałam. Aha, i ta pani właśnie przyszła, ta lekarka z tych związków branżowych, mówi, że ktoś chodzi tutaj po klatce, prawda? A ja mówię, a no to pewnie jakiś żebrak. Ona nie, tak i opisała go, no to on szukał po prostu, biedak. No. I na drugi dzień po mnie przyszli rano. No. Znaczy przyszli po mnie, aha, nie, przyszli po mnie, mnie w domu nie było, bo czy to jednak nie był palec, ja byłam przeziębiona. Ja poszłam do apteki po lekarstwa, no ale jak przyszłam do domu, to oni już byli, było. Oni już byli, był jeden cywil i chyba ZOMowcu, nie wiem, chyba dwóch czy trzech, no.
To już widziałam, że nie po Brodskiego, tylko po mnie. No. Zrobili rewizję i jak znam przebiegi innych rewizji. Aha. Myślałam oczywiście, że on jest z SB, no bo cywil, no to chyba z SB. I ponieważ te lekarstwa przyniosło mi, chciałam zażyć, i on się rzucił, prawda, i odebrał mi te lekarstwa. Odebrał mi te lekarstwa, a mąż mówi: proszę, niech pan będzie spokojny, moja żona na pewno się nie otruje. No bo to, o to chodziło. To, no, tak. Ja nawet nie skojarzyłam, że to może o to chodzi. Robi rewizję, ale tak, rewizję. Dużo rzeczy zostało, prawda? Takie były, które mogli wziąć i normalnie to by wzięli. No i w pewnym momencie ten właśnie ten cywil mówi tak: pani mnie nie poznaje, a ja mówię, a powinna. I on wtedy powiedział, że on jest, że bo u nas. Myśmy mieli siedzibę w dyrekcji, tam zamordowali stróża nocnego, no i on był szefem, znaczy on był w tej dochodzeniówce, więc pewnie dlatego jemu zależało, żebym ja go nie miała za SB-ka, no to się tak, no ale wzięli mnie oczywiście. Naprzód byłam na komendzie. No, na komendzie tam w podziemiach takie cele są.